Uważasz, że jesteś gotowy na trening? To koleżko, dlaczego pomijasz te ćwiczenia? Martwy ciąg, przysiady czy inne ćwiczenia, często spotykane na siłowni, mają swoje alternatywne wersje, które przyczynią się do wyrównywania dysproporcji między lewą a prawą stroną ciała, zarówno jeśli chodzi o siłę mięśniową, jak i masę. Przed Wami trzy najciekawsze ćwiczenia, które pomijacie w swoim planie treningowym. Przysiad jednonóż. Jest to najlepsze ćwiczenie, jeśli chodzi o dolną połowę ciała, w celu wyrównywania dysproporcji siły i masy mięśniowej. Ćwiczenie sprawdzi się w każdej grupie zaawansowania. Jest to ruch z grupy ćwiczeń unilateralnych, czyli jednostronnych, a takie ćwiczenia powinny znaleźć się w Waszym planie treningowym niezależnie od tego, czy jesteście amatorami, czy zawodowcami. Celem każdego treningu powinno być wyrównywanie tzw. balansu strukturalnego, czyli właśnie tej siły między lewą a prawą stroną. Dzięki temu znacząco zminimalizujecie ryzyko kontuzji, no i nie będziecie wyglądali śmiesznie, mając jedną stronę ciała większą niż drugą. Tak więc, w Waszym planie treningowym, oprócz klasycznych back squatów, powinny znaleźć się właśnie przysiady jednonóż. Przysiad bułgarski z obciążeniem. Weź dwie hantle i ustaw je przed stepem. Następnie z klęku zabierz hantle z ziemi, ustaw jedną nogę na stepie, staraj się napiąć plecy, poślad. Pamiętaj o tym, że w tym ćwiczeniu starasz się obciążać nogę, która jest z przodu, mniej więcej 70%. Schodząc w dół, wykonaj wdech powietrza, pamiętaj o napięciu wszystkich mięśni. Wykonując wydech, staraj się puszczać powietrze ustami i wróć do pozycji wyjściowej. Pamiętaj, by w tym ćwiczeniu zachować neutralne krzywizny kręgosłupa. Pamiętaj, że masz być lekko pochylony w przód, napięte plecy, napięty brzuch i napięty poślad ma być tutaj cały czas. Jeżeli ta bazowa wersja była dla Ciebie zbyt trudna, proponujemy regresję ćwiczenia z kijkiem. Jeżeli kijek już dla Ciebie jest zbyt prosty, odrzuć go i staraj się już wykonywać to ćwiczenie z własną masą ciała. Kolejną progresją tego ćwiczenia już będzie wersja bazowa przysiadu bułgarskiego, tylko jeszcze bez obciążenia. Martwy ciąg jednonóż, czyli tak zwana jaskółka. To ćwiczenie jest również ruchem wyrównującym dysproporcje, jeśli chodzi o dolną połowę ciała. Świetnie sprawdzi się dla osób wracających po kontuzji kolana, czy też osób borykających się z problemami bólowymi dolnego odcinka kręgosłupa. Główne mięśnie, które popracują w tym ruchu, to grupa kulszowo-goleniowa, mięśnie pośladkowe oraz w bardzo dużym stopniu mięśnie Waszego centrum. W tym ćwiczeniu zaobserwujesz też bardzo mocną pracę stopy, stawu skokowego i Waszego kolana. A teraz przerwa na autoreklamę. Jeżeli podobają Ci się nasze materiały, może zainteresują Cię też nasze e-booki z gotowymi planami treningowymi dostępnymi na stronie gotowynatrening.pl. Martwy ciąg, jednonóż z obciążeniem, czyli tak zwana jaskółka. Weź hantlę w dłoń, ustaw się do klasycznej wersji martwego ciągu. Pamiętaj, że w tej wersji będziemy obciążać tylko jedną nogę, tej nogi, która będzie ugięta w kolanie. Wykonując dech, wykonuj ruch martwego ciągu. Pamiętaj, że całe ciało ma stanowić linię prostą, czyli twoja noga ma być przedłużeniem twojego całego ciała. Pamiętaj, żeby nie rotować miednicy. Jeżeli coś takiego się zdarzy, staraj się skręcać swoją stopę do wewnątrz, wróć do pozycji wyjściowej, dopinając poślad. Z doświadczenia wiemy, że to ćwiczenie może stanowić wiele problemów, więc jako pierwszą regresję tego ćwiczenia proponujemy martwy ciąg jednonóż w asyście kijka bądź filara. Jeżeli czujecie się już w tej wersji ćwiczenia pewni, proponujemy już przedostatnią regresję ćwiczenia, jakim będzie martwy ciąg jednonóż z własną masą ciała. Kopenhaskie przywodzenia. Jest to ćwiczenie dość rzadko spotykane na siłowni, które ma za zadanie wzmocnić mięśnie przywodzicieli uda, czyli wewnętrzną część naszej nogi. Główną funkcją mięśnia jest przywodzenie uda, dodatkowo unosi udo i obraca je na zewnątrz. Jego wspólna praca z mięśniem grzebieniowym i przewodzicielem krótkim umożliwia nam założenie nogi na nogę. Jeżeli jesteś zawodowym sportowcem, to mięśnie przywodziciele uda są chyba najczęściej kontuzjowanymi mięśniami zaraz po urazach kolana i mięśniach dwugłowych uda. Przez charakterystyczny sposób poruszania się podczas gry i gwałtownych zmian kierunków, ten obszar ciała jest szczególnie narażony na kontuzję. Siła mięśni jest jednym z najważniejszych czynników determinujących ryzyko kontuzji mięśni przywodzicieli. Jedno z badań przeprowadzonych na zawodowych hokeistach pokazało, że są oni 17-krotnie bardziej narażeni na ryzyko naciągnięcia mięśni przywodzicieli, jeśli siła tych mięśni jest mniejsza niż 80% siły mięśni odwodzących, czyli pośladkowych. Rozróżniamy tu dwie dźwignie, jedną na ugiętej nodze i drugą na wyprostowanej. Kopenhaskie przywodzenie w izometrii. Ustaw się jak do pozycji planka pocznego, górną nogę ustaw na ławce lub tak jak my
w tej wersji na sztandze. Wykonując wdech, staraj się wykonać tak zwany most. Pamiętaj, że jedna noga ma być cały czas przyklejona do drugiej. Staramy się wytrzymać określony czas w izometrii. Kopenhackie przywodzenia z ugięciem biodra. Jest to progresja ćwiczenia. Ustaw się tak samo jak przy poprzedniej pozycji, tym że w tym ćwiczeniu będziemy starać się aktywnie poruszać naszym biodrem. Zaczynamy z pozycji na ziemi. Wykonując wdech, unieś biodro do góry, przytrzymaj sekundę i wróć do pozycji wyjściowej. Przedstawiliśmy Wam wersję na tak zwanej długiej dźwigni czy wyprostowanym kolanie, a jeżeli ta wersja jest dla Was zbyt ciężka, proponujemy wersję na ugiętym kolanie, czyli na krótkiej dźwigni. Warto swój plan treningowy wpisać ćwiczenia jednostronne. Jeżeli na długie lata chcesz trenować bez kontuzji oraz podnieść kilka kilogramów więcej na sztandze, jeżeli dopadła Cię stagnacja. Jeżeli materiał Wam się podobał, nie zapomnijcie zostawić komentarza, kliknąć łapkę w górę i oczywiście zapierdolić w dzwona. Widzimy się już za tydzień o tej samej porze. Do zobaczyska. Uwaga. No to wyjmiemy to. Odepnij pasek. Jeżeli kijek jest na to... No, wracając do pozycji wyjściowej. Ej, nie, serio, ja z warzyw mogę kapustę kiszoną i kurwa pomidory, bo po reszcie sram jak... Łap.